Zarządzający mówi musicie to robić, musicie to robić, a zespół mówi nie, nie możemy tego robić, mamy już serdecznie dosyć, nie chcemy już się tym zajmować. Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dzisiaj omówię z wami temat, który pojawił się w czasie jednych z ostatnich zajęć, które prowadziłem z uczestnikami Akademii Sales Angels, a mianowicie Słuchaj, to wszystko jest bardzo fajne, ale jak próbowałem cokolwiek wdrożyć z naszym zespołem, to strasznie mi oporowali. Nie chcieli, tłumaczyli się, że im się to do niczego nie przyda, i w sumie zanegowali całość zmiany. I jak się okazuje, ta zmiana czy reakcja na zmianę to jest coś bardzo typowego. Część z Was pewnie wie, że w Saruajs prowadzimy projekty doradcze, jednocześnie prowadzimy około 300-350 klientów już nawet, gdzie tak naprawdę w każdym z tych 300 projektów występuje dokładnie ta sama reakcja zespołu, który mówi: Nie będę wypełniał systemu CRM. Nie będę wykonywał telefonów w ten sposób. W moim przypadku to nie działa. W tych teoretycznych książkach, które rozpisują się na temat głupot, i w prawdziwym życiu, wszystko występuje zupełnie inaczej, niż Wy tutaj nam mówicie. Nie da się, nie mam czasu, nie umiem, nie potrafię, nie chcę. Powodów jest bardzo wiele. I niestety, ja miałem zawsze bardzo dużą trudność ze znalezieniem literatury i sposobów takich. Sprawdzonych sposobów, żeby sobie z tym radzić, eee, i trochę w ślad za tym powstaje właśnie ten odcinek. Podzielę się w tym odcinku z wami sposobem, z którego my korzystamy jako firma doradcza, żeby wprowadzać zmiany w zespołach naszych klientów, tak żebyś i ty mógł tego sposobu użyć. Więc, jeżeli jesteś menadżerem, dyrektorem, kimś, kto chce wprowadzać w swoim zespole zmiany, to jest to odcinek właśnie z myślą o tobie. Zapraszam cię do oglądnięcia części merytorycznej. No dobrze, na sam początek musielibyśmy sobie porozmawiać o tym, co w takim razie dzieje się u tych naszych ludzi, jeżeli słyszą o zmianie. To jest wykres, na jego lewej części można powiedzieć, jest e, pewność siebie waszego zespołu. To znaczy, jak pewnie się czują. Siebie. Kurczę, muszę się nauczyć pisać, słuchajcie. Zrobię to jeszcze raz. Montażysta dostanie zawału serca. Siebie. O. Teraz jest dobrze. Na osi pionowej jest pewność siebie, na osi poziomej jest czas. I tutaj w tym miejscu startowym zespół dowiedział się o tym, że następuje jakaś zmiana. I to, co najczęściej dzieje się, to tutaj na początku pewność siebie tego zespołu rośnie. I występuje tutaj coś, co można byłoby nazwać oporem. Jest to też pierwsza faza zmiany, którą można byłoby nazwać negacja. Ja jako negacz wiem o tym najlepiej. Następnie, tak naprawdę, po tej górce pewności siebie, tuż po dowiedzeniu się o, o zmianie, to wszystko bardzo mocno spada. I gdzieś tutaj na dole pojawia się złość. To nas prowadzi nieuchronnie do drugiej części, czyli do oporu. Tutaj pewność siebie zespołu nam bardzo mocno spada. Natomiast, właśnie tam na samym dole następuje coś, co można byłoby nazwać akceptacją zaczynają rozumieć, że już po prostu nie da się pracować inaczej. Eee, właściciel nie popuszcza, nie zmienia zdania, już po prostu nie mamy wyjścia. Trudno. Tu następuje próba i to prowadzi nas do etapu czwartego adaptacji do zmiany, czyli adaptacji. Adaptacja gdzieś tutaj na samym na samej górze jest jest równowaga. Spróbowali i skuteczne działanie, można też tak powiedzieć. Równowaga, skuteczność, skuteczność. Generalnie, jakby ten wykres, mimo że nie jest zbyt piękny, to bardzo dobrze symbolizuje to, co się najczęściej dzieje. I uwaga, bardzo często widzę sytuacje, w których tak naprawdę proces wprowadzania zmian zakończył się w tym momencie to znaczy, tutaj firma się poddała. I powiedziała, że to w sumie chyba jednak nie był dobry pomysł. Dlatego, że zespół bardzo mocno na początku oporował, potem bardzo mocno się złościł i generalnie wywracał całą zmianę dookoła. Tak naprawdę przejście właśnie tej pionowej kreski jest w sumie najtrudniejsze we wprowadzaniu zmiany w zespołach. To potrafi trwać miesiąc, dwa, czasami trzy przejście pierwszego i drugiego etapu adaptacji do zmiany. I jak widzicie, też tak naprawdę ci ludzie, którzy tej zmiany doświadczają, przeżywają. Roller coaster emocjonalny, to znaczy jest fajnie, potem jest coraz gorzej, i gdzieś tam w dołku odzyskują chęć do w ogóle próby podjęcia tej zmiany. I tak naprawdę chciałoby się wręcz, można powiedzieć, ominąć te dwa pierwsze etapy, albo w jakiś sposób je uprościć, skrócić, doprowadzić do tego, żeby zespół przeszedł przez nie łatwiej, żeby nie stanowiły one aż tak ogromnego problemu. I właśnie o tym, można powiedzieć, ułatwieniu przejścia pierwszych dwóch etapów adaptacji do zmiany, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć jak to zrobić, żeby to zrobić. I nie tracąc czasu, przejdźmy od razu do trzech najważniejszych zasad, które wyznajemy w Sellwise, wprowadzając zmiany w tego typu zespołach. I zasada pierwsza brzmi, uwaga, nie robisz zmian bez ludzi. Nie ma zmian, nie ma zmian bez ludzi. To jest bardzo ważne. A najczęściej dokładnie w taki sposób się to odbywa. To znaczy dyrektor, menadżer, prezes, konsultant bardzo mądry przecież z filmów na YouTubie spotyka się z tymi zarządzającymi w sali i oni tam planują zmiany, dyskutują, oni będziemy robili tak, i tak i tak i w taki sposób i wsiaki i wowamty. Bardzo często się okazuje, że te rzeczy, które rysujemy na flipchartach w sali konferencyjnej, nie jak się mają do prawdziwego życia tych ludzi, dla których wspomniane zmiany wprowadzamy. Ale mimo wszystko są one jakby planowane poza rzeczywistością tych ludzi, bardzo często nie uwzględniając w ogóle tego, jak rzeczywistość tych ludzi tak naprawdę wygląda. To jest pierwsza zasada: nie ma zmian bez ludzi. Jest druga zasada: nie ogłaszamy, nie ogłaszamy zmian z wysokiego konia. Ja zawsze sobie to wyobrażam w taki sposób, że zarządzający wie, że na takim wielkim białym koniu, lśniącej zbroi do sali i mówi: "Moi drodzy, będą zmiany. I te zmiany będą wyglądały tak i tak i tak. I od teraz musicie robić to w taki i w taki i w taki sposób. Wyobraźcie sobie Małe dziecko, pięcio letnie, do którego przychodzicie i mówicie, musisz posprzątać pokój. Jaka jest jego pierwsza naturalna reakcja na tak wypowiedzianą, wypowiedziane polecenie? Skoro dzieci reagują oporem, to szaleństwem jest oczekiwać od dorosłych, że ich naturalnym pierwszym odruchem na ogłoszenie zmiany będzie oczywiście, z miłą chęcią to będziemy robić. Jeszcze co lepsze, niektórzy tą, tą zmianę z wysokiego białego konia ogłaszają Mailem albo na slaku, rozpisując bardzo długą wiadomość. Moi drodzy, w obliczu zmian chciałbym was poinformować, że od dzisiaj musicie robić coś w określony sposób. Niestety, ale oba te punkty, pierwszy i drugi, najczęściej powodują opór przed zmianami. I to one sprawiają, że ludzie tak naprawdę nie chcą się zajmować tymi rzeczami, czasami nawet dla zasady. Po prostu nie, bo nie. Dlaczego nie? Bo nie. Kropka. I do tego jest trzecia rzecz której staramy się pilnować. Nie ma zmian zmian z dnia na dzień. To znaczy. Bardzo często widzę sytuację, w której zespół naszego klienta na przykład pracuje na kartkach, e-mailu od 15 lat i ktoś chce im wprowadzić nowoczesne narzędzie automatyzujące ich pracę można powiedzieć z dnia na dzień. Tutaj automatycznie będzie ci planowało kalendarz, tutaj będziesz wpisywał notatki, tutaj na telefonie z GPS-em będziesz miał połączenie z systemem, który będzie automatycznie coś tam ściągał. Ja bardzo często powtarzam, powtórzę też tutaj to na My Wise Business Cool, że uwaga, dzieci, nawet dzieci najpierw uczą się raczkować. A nawet pełzać. Najpierw uczą się pełzać, potem uczą się raczkować, potem uczą się powolutku chodzić, potem się uczą chodzić normalnie, dopiero potem uczą się biegać. To wszystko następuje po kolei. To znaczy, bardzo często zmiany nie udają się, kiedy chcemy. Je wprowadzić za szybko, za zbyt gwałtownie. One są bardzo zaszerzone bardzo diametralnie odwracają rzeczywistość tych ludzi, którym te zmiany wprowadzamy i wtedy to też bardzo, bardzo utrudnia wprowadzanie zmian. Bardzo często okazuje się, że kiedy bierzemy dużą zmianę i kroimy ją na przykład na nie wiem 4, 5, 8 kawałków i wprowadzamy ją etapami to nie dość, że udaje się to zrobić fizycznie szybciej, niż jakbyśmy wprowadzali całą, to też opór przed zmianą jest diametralnie niższy. Ludzie znacznie chętniej się do niej adaptują. Więc to są trzy zasady, które bardzo bym chciał, żebyście mieli gdzieś tam z tyłu głowy, trzymając się tego punktu, jak wprowadzać zmiany w zespole, szczególnie jeżeli wam to idzie dość trudno. No i teraz chciałbym wam przedstawić bardzo prosty skądinąd sposób radzenia sobie z tym problemem. A mianowicie... My, jako firma doradcza, prowadzimy z klientami coś, co nazywa się warsztatem. Warsztaty. Mam wrażenie, że gdzieś podczas rozwoju firm ludziom umknął ten bardzo fajny, prosty punkt tego, że można zgromadzić ludzi w sali i przeprowadzić z nimi warsztaty. Nie ogłoszenie zmian, tylko warsztaty, na których mamy coś razem wypracować. Warsztaty, które sprawiają, bo to jest najważniejsze, że znika optyka polegająca na tym, że to jest zarządzający, który komunikuje zmianę zespołowi. To jest zespół, i oni gdzieś tutaj między sobą mają konflikt i muszą go rozwiązać. To jest ta zmiana. Zarządzający mówi: Musicie to robić, musicie to robić. A zespół mówi: Nie, nie możemy tego robić. Mamy już serdecznie dosyć, nie chcemy już się tym zajmować. I oni poza warsztatem najczęściej się tak komunikują. A warsztat ma za zadanie zrobić nieco inną rzecz: to znaczy, doprowadzić do tego, że zarządzający. I zespół, zespół, wspólnie mierzą się nie ze sobą nawzajem, tylko z problemem. Jakimś dużym, małym, nieważne. To ja, jako zarządzający, razem z moim zespołem, mam stawić czoło problemowi, a nie sobie nawzajem na spotkaniu, gdzie ja mówię, wy musicie, bo wy nie robicie. Ja chcę, oczekuję od Was, że warsztat ma zadanie, Stworzyć środowisko do tego typu rozmowy, czyli my wspólnie przeciwko problemowi, a nie przeciwko sobie nawzajem. Okazuje się, że to jest ogromna różnica. I teraz, jak powinien wyglądać taki warsztat? Warsztat powinien zacząć się od pierwszej bardzo ważnej części. Jaki jest w ogóle problem? To znaczy, załóżmy, że chcemy przeprowadzić w naszym dziale, Weźmy przykład, żeby dzwonili inaczej, bo brzydko dzwonią. Klienci są niezadowoleni z tego, że dzwonią. Jaki to jest problem? Jesteśmy w stanie nawet pokazać go na cyfrach, że na 10 telefonów dwóch klientów się denerwuje. O 20% spadła nam konwersja. Długoterminowo będzie stanowiło to taki problem, że będziemy mieli mniejszy przychód, nie będziemy w stanie dawać podwyżek, nie będziemy w stanie rosnąć i konkurować. Chodzi o to, żebyśmy w sposób możliwie obiektywny. Opowiedzieli ludziom o tym problemie. Nie taki, uważam, że źle dzwonimy, tylko w taki możliwie obiektywny, na cyfrach, żebyśmy przedstawili im problem i też pilność zmiany. To znaczy, okazuje się, że ludzie, kiedy dobrze rozumieją ten problem, z czego on wynika, on został z nimi omówiony, znacznie chętnie adaptują się do zmian. Dorośli w ogóle tak robią, że nie zmieniają się, jeżeli naprawdę nie mają bardzo dobrego powodu do tego, żeby tej zmiany dokonać. W związku z tym na takim warsztacie powinniście zacząć właśnie od bardzo mocnego, obiektywnego przedstawienia problemu w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Kropka. To nas powinno prowadzić do drugiego etapu, a mianowicie koncepcji rozwiązania tego problemu. I teraz na takim warsztacie możecie. Albo powiedzieć, że słuchajcie, jakby koncepcją jest to, żebyśmy zaczęli dzwonić inaczej. Co o tym sądzicie? Czy się na to zgadzacie? Czy może ktoś z Was ma lepszy pomysł, żeby rozwiązać ten problem? I co się stanie, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł niż Wy, zarządzający? Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł niż Wy, no to chyba świetnie. To właśnie o to chodzi w prowadzeniu biznesu, że nie muszę tego robić sam. Jeżeli ktoś na sali ma lepszy pomysł, no to proszę bardzo, rozmawiajmy o tym. Na tym etapie, jeżeli dobrze zrobiliśmy pierwszą część, Ciężko jest ludziom powiedzieć, że w ogóle nie ma problemu przecież. Nie będziemy się w ogóle tym zajmowali, bo jak oni powiedzą, nie, nie będziemy dzwonili inaczej w obliczu tego problemu, no to ja mogę ich zapytać, no dobrze, ale co innego proponujecie w to miejsce? No przecież nie możemy agresywnie czekać, aż wyniki się same zwiększą. Szaleństwem by to było. Choć wiele firm tak próbuje. W świetle takiego problemu, co innego możemy zrobić. I tak naprawdę nie ruszamy dalej, dopóki. Z tym zespołem nie klepniemy tej koncepcji. Jeżeli nie przekonamy ich do tego, że ta koncepcja naprawi nam ten problem, to nie ruszajcie dalej. Dopiero kiedy się okaże, że zespół powie ok, dobra, w sumie to czemu nie, to warto im zakomunikować, że uwaga, to teraz zaplanujmy testy. Po prostu. Przecież żadna zmiana nie jest dobra z zasady. W sensie takim, że być może wcale nie jest Dobrym pomysłem. Warto wprost nazwać to testem. W kontekście, w którym my pracując z zespołami mówimy, słuchajcie, spróbujmy dzwonić przez miesiąc w ten sposób. Zobaczymy za miesiąc, jak to rozwiązało nam ten problem. Czy rzeczywiście rozwiązało i w takim, czy rozwiązało w takim wymiarze, w jakim tego oczekiwaliśmy. Bo jeżeli tak. To zostanie, a jeżeli nie, to będziemy zmieniać. I tutaj możemy pięknie z zespołem zaplanować sobie te testy i porozmawiać o tym, w jaki sposób je zrobimy, kto będzie dzwonił, jak dokładnie będziemy dzwonili, możemy sobie to z nimi rozpisać. Bardzo często na tym etapie, jeżeli warsztat jest dobrze poprowadzony, to ludzie sami podpowiadają, a może byśmy tak spróbowali, a może tego nie róbmy, inaczej zróbmy ten telefon. Jeżeli to jest prowadzenie CRM-u, to to może zróbmy takie notatki. Tutaj tego nie zaznaczajmy na początku, potem spróbujmy to, siam to, tamto i to. I tak naprawdę. Magią warsztatu jest to, że te testy, tylko testy, zwróćcie uwagę, są iteracyjne. Czyli czwartym krokiem jest powrót do tego tematu. Za dwa tygodnie, za miesiąc, znowuż siadamy na warsztatach w sali razem z naszym zespołem i powracamy do tego tematu. Transparentnie, słuchajcie, przypominam, problem był taki. Obecnie sytuacja się wręcz pogłębiła, jest jeszcze większy. W związku z tym to, co robiliśmy od zeszłego miesiąca, nie przynosi rezultatu. Musimy szukać dalej i pięknie szukajmy, wdrażajmy te rozwiązania wspólnie, modyfikujmy. Powiem wam, że zaangażowanie zespołu do tych zmian, to znaczy do tego, że oni rzeczywiście siedzą na tej sali, że ktoś ich pyta o zdanie, pyta ich w jaki sposób byście to zrobili, czasami wręcz świadomie organizujemy na dwa tygodnie testy czegoś, co nie działa. Co ja wiem, że nie zadziała, ale wiem, że zespół się na to upiera. Robię to po to, że jeżeli będę robił swoje testy i one nie zadziałają, to zespół będzie mi za każdym razem mówił, ale Szymon, widzisz, mówiłem, zróbmy tak, bo ma, naszym zdaniem to zadziała. Agresywnie czekajmy na lidy. Jak będziemy bardzo agresywnie czekali z krwią na zębach, to na pewno przyjdą. I czasami zdarza mi się organizować testy z zespołem klienta właśnie na coś, co moim zdaniem nie zadziała. Oczywiście parę razy się pozytywnie zaskoczyłem, że mimo tego, że ja twierdziłem, że nie zadziała, to zadziałało, ale jednak, mimo wszystko, rzeczywiście najczęściej wcale to rezultatu nie przynosiło. I to też sprawia, że tak naprawdę ta zmiana zamienia się trochę w proces, który Krąży razem z zespołem, i to nie my jesteśmy przeciwnikiem, ja, zarządzający i ten zespół, i walczymy ze sobą o wprowadzanie zmian. Przeciwnikiem jest tylko ten problem z początku, a my wspólnie szukamy sposobu, żeby sobie z nim poradzić iteracyjnie, i szukamy, i szukamy, i szukamy. Co jest wyzwaniem w tego typu warsztacie? Przede wszystkim wyzwaniem jest to. Że czasami osoba, która bezpośrednio zarządza tym zespołem, jest tak emocjonalnie z nim związana, tak związana różnego rodzaju układami pomiędzy poszczególnymi osobami, jakimiś przyjaźniami, że ciężko tej osobie ten warsztat poprowadzić. Najlepiej korzystać z kogoś z zewnątrz, kto po prostu takie warsztaty prowadzi zawodowo, lub korzystać czasami, to też przynosi dobre rezultaty, z osoby, która na co dzień nie zarządza tym zespołem. Kolejną rzeczą, takim wyzwaniem też jest to, że po prostu trzeba umieć prowadzić taki warsztat. To też nie jest rzecz oczywista. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób zarządzić na przykład konfliktem na sali. Trzeba wiedzieć, że jeżeli ludzie mają cały czas opór i wątpliwości, to nie przechodzimy do fazy testów, bo nie ma co testować. Dopiero jak uzyskamy ich akceptację, że dobra, spróbujemy, to dopiero przechodzimy do fazy testów i sprawdzamy to rozwiązanie. Co się dzieje, jak testujemy przy fazie oporu? dzieje się coś takiego, że oni już zadbają, słuchajcie, o to, żeby tak to przetestować, żeby wyszło, że nie działa, że jeżeli za wcześnie przechodzimy do tej kolejnej fazy, to po prostu nie przynosi to rezultatów. Jestem w stanie sabotować każdą metodę i robić ją w taki sposób, żeby wyszło, że nie działa i że bez sensu i że to w sumie wszystko było bez sensu od początku. W całym tym procesie spotkacie też parę takich osób, może dwie, może trzy, które cały proces będą nieprzekonane i będą oporowały. I to jest normalne. Te osoby, właśnie w fazie testów, powinny zobaczyć, że te rzeczy, które wprowadzacie, rzeczywiście działają i przynoszą lepsze rezultaty, i powinny w jakiś sposób na tej ostatniej krzywej adaptacji do zmiany rzeczywiście przejść do fazy komfortu i adaptacji, gdzie zaczynają z tego korzystać. Natomiast ważne jest to, że jeżeli to, co zaczęliście testować, wdrażać, naprawdę nie działa, jest bez sensu, wymagacie od ludzi czegoś, co ewidentnie utrudnia im pracę, no to i nie daje nic w zamian całej organizacji, nie rozwiązuje żadnego problemu, to być może warto się wycofać z tego typu zmian. No i cóż, podsumowując merytorycznie dzisiejszy odcinek, myślę, że pomysł na przeprowadzenie warsztatów tego typu w waszej firmie wydaje się wam być ciekawy. Jeżeli macie pytania do tego, jak taki warsztat przeprowadzić, to albo napiszcie je tutaj poniżej w komentarzu na filmie, albo zamówcie bezpłatną konsultację na sellwise.pl. Opowiedzcie, jaką trudną zmianę Próbujecie wdrożyć w swoim zespole, a nasz konsultant podpowie wam, jak to lepiej zakomunikować, od której strony, jak przeprowadzić sam warsztat, być może jak ułożyć agendę. Może się okazać, że ta agenda konkretna nie jest dobrym pomysłem. Nie przejmujcie się, macie nas, postaramy się Wam pomóc, jeżeli taki problem powstanie. Na szczęście wiele takich transformacji mieliśmy okazję prowadzić. To tyle w merytorycznej części dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do komentowania. Koniecznie napiszcie, co sądzicie o wprowadzaniu zmian w polskich firmach. Jak to wygląda? Czy wygląda dobrze? Jak to oceniacie? Co Waszym zdaniem jest złe i powinno się zmienić? Dajcie koniecznie lajka like i subskrypcję. To pomoże temu kanałowi się rozwijać, docierać szerzej i nieść dobrą nowinę o odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego naszego materiału. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.